teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Fundacja Dajmy Nadzieję podsumowała swoją działalność i posługę w czasie wojny. To był trudny i bardzo obfity w miłosierdzie rok. 21 grudnia odbyło się doroczne spotkanie pracowników, członków zarządu i rady nadzorczej Fundacji Dajmy Nadzieję. Spotkania takie mają na celu podsumowanie roku pracy Fundacji, złożenie sprawozdania ze zrealizowanych projektów, inicjatyw i bieżącej działalności, a także określenie celów i planów na kolejny rok pracy. Po mszy świętej odbyła się prezentacja efektów działalności fundacji. Sprawozdanie ogólne przedstawiła prezes fundacji pani Iryna Zenkner-Halamaj, a następnie wypowiadały się na temat działania fundacji i osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary pracy. Przypomnę, że Fundacja Dajmy Nadzieję rozpoczęła swoją działalność 12 lat temu od opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. To właśnie ta inicjatywa zapoczątkowała działalność pierwszego w Ukrainie hospicjum domowego. Następnie Fundacja rozszerzyła swoją działalność, otwierając przedszkole dla dzieci w wieku szkolnym i warsztat terapeutyczny Kwiat Anielski oraz inne inicjatywy.